sami powodujemy w tym momencie, że wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw powoduje, że część z nich zbankrutuje, a część po prostu świadomie zamknie przedsiębiorstwa. Oczywiście mali średni przedsiębiorcy. To jest serce i krwiobieg naszego tutaj życia gospodarczego. Ci ludzie zatrudniają kolejnych ludzi, więc każdy przedsiębiorca zamykający swój biznes to są setki ludzi, którzy zostają na bruku, bez pieniędzy, na bezrobociu. Ale to domino się dopiero odpala, bo zamykając małe i średnie spółki, małych przedsiębiorców, my prowadzimy do tego, oni przecież produkują i dają nam usługi, więc zmniejsza się ta ilość usług i towarów na rynku, ale uwaga, jednocześnie zwiększa się liczba mieszkańców Polski. Proste prawo podaży i popytu. Mniejsza podaż, większy popyt. Co się stanie z cenami? Dalszy wzrost. Czyli mamy do czynienia z biednieniem naszego społeczeństwa. Kto wygrywa taką rozgrywkę, słuchajcie? Korporacje. Wielkie, gigantyczne firmy.